Tak. Dalej szturmowcy! Pewno koło dalej szturmowcy! Kapitana Marcina Brugalskiego. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hurra! Ja się wczuwasz. Siostrzyczka. Mam. Dobra. Nie mam pewne dublety. To jest nowe auto, tak teraz. Co? To jest nowe auto? Nie, furmaniaka. Furmaniaka. Przyjechałem. Nie, to jest moje wyszczepy. Ciekawą mapę fortu w ogóle, znaczy model, który miał być faktycznie w latach 70. tutaj miało być zagospodarowane przez ZAO, a do tego nie doszło, faktycznie został w stałej formie, czyli został obiektem typowo-fortecznym. To było, miało być adaptacja w Polsce, miała być poprowadzona trasa turystyczna i miały być zwierzątka, ale do tego nie doszło, nawet dobrze, w tej chwili mamy trasę turystyczną typowo-forteczną. Tu jesteśmy w tej chwili na terenie Koszar, części Koszarowej, 40 łóżek, izba oficerska tylko 4. Tu możemy przyjąć, zapraszam, piecyk, który był ogrzewanie każdego pomieszczenia i przechodzimy ciągiem korytarzy. Wszędzie była taka część izby żołnierska, tylko do góry i na dole. Tutaj podejdziemy sobie. Tu cię
ciekawostka, jest magazyn żywnościowy, się znajdował piętro wyżej. Nowy nabytek forteczny, czyli pompę forteczną w całej swojej okazałości. Obiekt praktycznie